Siemaneczko wam wszystkim, z tej strony Sneaky, witam was w odcinku Kronik Ashan, a dzisiaj o tym, jak powstał świat. Tytułem wstępu warto powiedzieć, że świat Ashan został wymyślony przez Richarda Danskiego i Erwana LeBretona na potrzeby Heroes Fight Might and Magic, pierwszej części tej serii gier wydawanej przez Ubisoft. Twórcy zdecydowali się na to, gdyż uważali, że ciągłość gier Might and Magic za niejasną i zbyt szczegółową oraz chcieli odsunąć wątki science fiction na rzecz czystego fantazy. Historia tego świata składa się z trzech er: mitycznej, starożytnej i historycznej. O powstaniu kreacji odpowiada pierwsza era, więc przenieśmy się w ten czas i dowiedzmy się, jak to wszystko się zaczęło. Na początku była pustka, nicość. Z owej nicości zrodziło się jajo, a z niego wykluły dwa bliźniacze pierwotne smoki. Nie od razu nadano im imiona Asza i Urgasz, bo i nie od razu miał kto te imiona nadawać. Były ideą, zalążkiem, ładem i chaosem w smoczych formach. Jedno nie mogło istnieć bez drugiego, bo bez chaosu świat trwałby w stagnacji. To od nich zaczęło się całe stworzenie Ashan. Toczyli między sobą wojnę, ścierali się. Podczas tych nieustannych walk smoczyca ładu stworzyła z łupin jaja glob, nazwany później Ashanem, i wszelkie rzeczy, które obecnie się na nim znajdują. Następnie Asha zrodziła z siebie dwoje smoków żywiołów: Elrata, smoka światła, oraz Malasę, smoczycę ciemności. Podobnie jak ład i chaos są zawsze w konflikcie, tak i stało się to ze światłem i ciemnością, choć w ich przypadku nadrzędnym celem ciągle było przeciwstawianie się chaosowi. Dodatkowo smoczyca ładu wykluła jeszcze cztery smoki żywiołów i pozwoliła zaludniać im powstający świat Ashanu inteligentnymi rasami. Każdy z nich dał początek innej rasie. Elrad, słoneczny bóg, inkarnacja sprawiedliwej władzy, dał początek rasie aniołów. Malasa, smoczyca ciemności, opiekunka tajemnic skrytobójców, poczęła bezimiennych. Arkad, smok ognia, największy spośród rodzeństwa, tak olbrzymi, że nie może latać, został ojcem krasnoludów. Szalasa, smoczyca wody, dyplomatka i opiekunka tych, którzy żyją z morza, powołała nagi, ziemnowodne istoty. Sylana, smoczyca ziemi, matka elfów, wybrała ścieżkę równowagi, rozwagi i negocjacji. Ilat, smok powietrza, zaszczepił swą ciekawość i dociekliwość stworzonej przez siebie rasie ludzkiej. Nie czuł się dobrze w roli Boga, więc czasem jego dzieci, po prostu ludzie, zwróciły się ku najstarszemu z braci. Urgasz, obserwując dokonania Aszy, stał się bardzo wściekły i zazdrosny, więc stworzył sześcioro własnych dzieci, które były zbrukanymi odbiciami smoków żywiołów. Nazwy są dość trudne, ale wam je tutaj wyjaśnię. Ur Yuballa, władca szaleństwa, Ur Womocha, władca żarłoczności, Ur Ashela, władca rozrostu, Ur Tragalla, władca cierpienia, Ur Kraga, władca zniszczenia i Ur Hekala, władca nienawiści. Do dyspozycji ich złych działania obdarzył ich własną rasą, demonami, które bardzo szybko zwiększały się liczebnie, co doprowadziło do pierwszej wojny nazwanej Wojną Pierwotną. Została tak nazwana przez to, że tylko w trakcie tych walk osobiście brały udział Asha i Urgasz. Asha pokonała Urgasza, ale zapłaciła za to wysoką cenę. Ranna i zmęczona zapadła syn w kokonie, który dziś widzimy na niebie, jako jeden z księżyców Ashan. Jej brat spoczywa coś uwięziony w ognistym sercu świata, głęboko pod powierzchnią. Jego sługi zostały zaś wygnane poza nasz świat. Niestety, jak się okazało, nie na tyle daleko, by nie móc powrócić. I tymi zdarzeniami skończyła się pierwsza era. Era, w której wszystko się zaczęło.
Co do wojny pierwotnych, albo inaczej, nazywanej wojny stworzenia, warto będzie temu poświęcić czas w osobnym filmiku. Gdyż, zgodnie z źródłami, jakie znalazłem, w każdej opowieści znajdowały się jakieś różnice, którym się muszę też ja dokładnie przyjrzeć i też dać wam pod tamtym filmikiem do poddania w dyskusji, ponieważ ogólnie relacje z tego czasu, z tej ery właśnie mitycznej, z tych pierwszych wojen, są nie do końca wyjaśnione, są zawiłe i nie do końca ujednolicone w swoim przekazie przez twórców, czy tam fanów, czy inne po prostu tego typu źródła. A jeżeli chcecie więcej tego typu kontentu, coś odnośnie historyjek i tak dalej, o tym świecie, dawajcie znać, komentujcie, dawajcie feedback, rzucajcie pomysły, o czym chcecie usłyszeć, bo to od was zależy, czy więcej zgrupowanych informacji o ciekawych historiach, postaciach, miejscach znajdziecie u mnie na kanale. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.